Po skończeniu VAT-u przerzucono mnie do korpusu, czyli przez ulicę Radiową, na drugą stronę i tam zbrojnicz mi mówi: pan weźmie ten chem, a ja mówię: za mały. No największy, 60, jaki mamy. Ja mówię: tak, ale ja mam obwód głowy 62. No to się poszerzy wkład. Mówię: jak się poszerzy wkład, to mi nie wejdzie na maskę przeciwgazową, będzie alarm chemiczny, to się otruje. To mówi do mnie: tak, będzie alarm chemiczny, to pan założy maskę, a hełm będzie pan trzymał w ręku. Mówię: to niedobrze, bo mogę dostać odłamki. Mówiłem to z kamienną twarzą i tego hełmu nie wziąłem, bo mój hełm wszedłby na każdą głowę, a w wojsku wtedy różne rzeczy ginęły, zmieniały właściciela.